The Spanish Grand Prix has been a permanent fixture on the Formula One calendar for over 30 years now, and for good reason. Do you remember Michael Schumacher's absolute dominance here in that rain-soaked Grand Prix in 1996? That day he took his first ever victory for Ferrari, and we've had many more iconic moments since. It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-meter sprint down to turn one of this 2.9-mile racetrack. Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out Turn 3 and the terrifying blind right of Turn 9. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? But from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Ricciardo, Valtteri Bottas, and Leclerc, Hamilton, Gasly, Aitken, and Joker, Perez, Ocon, and Guan Yu Zhou, and Russell, Latifi, Mick Schumacher, Lance Stroll, and Nikita Mazepin, Tsunoda, and Fernando Alonso rounds off the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Witamy na rundzie czwartej w Barcelonie. Dzisiaj jest słoneczna pogoda, a więc fantastyczne warunki, aby jechać Grand Prix Hiszpanii. Jest niedziela, a my za kilkanaście, nie no, może nie kilkanaście, za kilka minut przekonamy się, jak zakończy się pierwsze okrążenie. Tak więc zapraszam w tej chwili na, teraz będziemy mieli okrążenie formujące, a taka ciekawostka, bardzo niewielkie różnice między czołówką, tam 0,3 stracił Carlos Sainz do Maxa Verstappena, pomiędzy Lando Norrisem a Danielem Ricciardo 14 tysięcznych, a pomiędzy Lewisem Hamiltonem a Charlesem Leclerciem tam było bodajże 16 tysięcznych straty, także bardzo, bardzo zbliżone czasy. Nie był zadowolony Robert Senior po Grand Prix, które odbyło się w zeszłym tygodniu, na po Grand Prix Gasly 0,3 już stracił do Hamiltona. A nie, to przepraszam, to Bottas miał przewagę tam 16 tysięcznych nad Charlesem Leclerciem.
w zakręcie numer 4 w roku 2016 Lewis Hamilton i Nico Rosberg walczyli, no i doszło między nimi do kraksy, do kontaktu, no i wyeliminowali się z walki o zwycięstwo w tym wyścigu. I to Max Verstappen miał swój debiut, wygrał pierwszy wyścig w Formule 1. An eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clock. No i zapraszamy na Grand Prix w Hiszpanii. W tej chwili ruszają kierowcy. Albo fantastyczny start Aitkena, albo fatalny Robert Kubica. Wyszczelił Pierre Gasly i zasłużył za to Charles Leclerc. Tutaj z tyłu wciska się Perez, tutaj po wewnętrznej się wciska teraz jeszcze Esteban Ocon. Czy odpuści? Odpuszcza. Nie odpuszcza po wewnętrznej teraz. Do zakrętu numer 4. Będzie opóźnił hamowanie Robert Kubica Junior. Tutaj Ocon, agresywne ruchy kierownicą, niebezpieczne jazda. No i tutaj, no i co tu się stało? Powinien dostać karę George Russell. Samochód, wirtualny samochód bezpieczeństwa. Musi być samochód bezpieczeństwa, bo ja w to nie wierzę. To wyglądało. No jeszcze stwierdził, że wymuszenie było według George'a Russell'a. No nie, no powinien dostać karę 5 sekund za kolizję. I zobaczmy to jeszcze raz. Z tej kamery. Tutaj powinien przyjść Ocona. No i tutaj Russell powinien zauważyć, powinien odpuścić. Ale co? Russell się wciska na Hama. Przepraszam bardzo, tak nie może być. No teraz strategię się poszło walić. Jest safety car. No i można zjechać dalej serwisowej po hardy i ewentualnie próbować jechać do końca. To się może udać. Kierowcy, którzy są na softach, pewnie zjadą po hardy albo medy. No niestety, tutaj George Russell... No, nie, fatalne zachowanie George Russella, tak nie powinno być. No, tutaj ledwo się trzyma w limitach toru. Robert Kubica Junior. No i na pewno zjedzie dalej serwisowej. Russell też zjeżdża. No, mam nadzieję, że teraz musi być długo ten samochód bezpieczeństwa. Russell nam wydachnął, no, jego strategia też już jest do wyrzucenia. Go, go, go! George Russell na pewno się też uszkodził. Nie wyjedzie przez. Będzie za. Daleko za. Może nie daleko, ale... Teraz powinien przez jeszcze około 5 okrążeń samochodu bezpieczeństwa. Bo raczej... No chyba nie ma sensu, żeby samochód bezpieczeństwa zjeżdżał. Jeżeli... 36, 35, 34 sekundy straty ma przedostatni kierowca, ostatni ma 34, 35 sekund prawie.
No to nie ma sensu, żeby sam zjechał. Bezpieczeństwa na szczęście, więc może niedługo nic dogonić. Z całego bezpieczeństwa teraz poślizg. No i czemu George Russell go mu wyprzedził Roberta Kubica Juniora? Tak nie powinno być. Zakaz wyprzedza, nawet to wyśpimuje przed nosem. Daleko jest samochód bezpieczeństwa. Teraz już, no może jeszcze nie kończę, ale już skończył. Pierwszy sektor. No już 6 sekund, na szczęście. Tylko. No i chyba na Monaco będzie wymiana części, bo tutaj 60% jest do życia. Jest 60% do życia elektroniki sterującej. Także no. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Teraz to musi mieć dobry restart Robert Kubica Junior, żeby zyskać już te pozycje. 10 pozycji stracił już Robert Kubica Junior. To nie jest dobre Grand Prix. Wręcz fatalne Grand Prix. George Russell to ewidentnie spowalnia. No i jeszcze nie rusza. Teraz dopiero rusza Max Verstappen. Jest zielona flaga! Fatalny restart. W fatalnym miejscu znalazł się Robert Kubica Junior. No i już strata 1,5 sekundy. Dziwo, nikt nie zjechał do alei serwisowej. Oprócz George'a Russell'a i Roberta Kubica Juniora. O nie, no. Teraz przez większość wyścigu będzie przebijał się Robert Kubica Junior. To może jeszcze być finish w punktach. Co? Jeszcze nikt nie wyleciał z toru. A żółta flaga. I Mick Schumacher. Green flag. Była jazda w okno z Nikitą Mazepinem albo w zasadzie z gazem. O wiele więcej szybciej jedzie Robert Kubica Junior niż George Russell, ale nie będzie manewru. Bardzo powoli jedzie George Russell, no i teraz będzie manewr po zewnętrznej. Oby nie zachował się tak samo jak na... No nie, no, zawahał się Robert Kubica Junior, bo... Widział, że George Russell może się zemszyć i obrócić Roberta Kubica Juniora. Widziałem, że sobie to karę 5 sekund. I inżynier wyścigowy George Russell był zirytowany.
Mazepin teraz powalnia całą stawkę, więc spowalniać przez najbliższe dwa okrążenia, bo George Russell nie jest w stanie uporać się z Nikitą Mazepinem. Może, ale nie chce. O, teraz nie. Za daleko jest. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Teraz się zbliża do Nikita Mazepina. I teraz... Wewnętrznej nie. George Russell powoli jedzie, wlecze się za Nikitą Mazepinem. No i już tracą 4 sekundy do Fernando Alonso. Także fatalny początek tego Grand Prix Hiszpanii. Teraz powinien mieć DRS. Teraz celem będzie DRS. Ale i tak to nic nie da. Russell nie wyprzedził Mazepina. No, oczywiście, że nie wyprzedził. No i teraz co jeszcze będzie spowalniał? No nie, no to tak nie może być. Pełna moc, full power i Pierre Gasly się najprawdopodobniej uszkodziła, bo skończyłyby się softy. Russell będzie atakował do pierwszego zakrętu, zrobił to, nie! Kontakt z Nikitą Mazepinem, ale to Nikita Mazepin będzie raczej przed. Nie, jednak nie, Russell się uporał. Ależ emocje. Nie można powiedzieć, że to są emocje, bo teraz będzie opóźniał hamowanie. No Nikita Mazepin, no i tutaj nie. Jeszcze uderzył w Mika Schumachera, no nie, no już koniec wyścigu. Mick Schumacher, nie wiem czemu, ale według mnie nie zasługuje na imię kierowcy Formuły 1. Nawet nie chciał mu się hamować. Zobaczmy. No nie zostawił miejsca. Nie patrzy w lusterka. Teraz proszę o powtórkę z onboardu Nikity Mazepina. Schumacher, przepraszam bardzo. To nie ten kierowca. To jest Nikita Mazepin. Widać. Było widać. Minimalnie, ale było go widać. Także wniosek, Nikita Mazepin nie patrzy w lusterko. A Mikowi Schumacherowi nie chciało się wcisnąć hamulcu. Mazepin stwierdził, że dobra, najwyżej odpuści, no to trudno, ja nie, a tutaj idziemy dalej, jednak to się wytnie. Tutaj nie było, nie ma jednak manewru. O, po zewnętrznej nie. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time. Ciekawe, co się stało, panie szefie. Nowa strategia jest dostępna, ale raczej nie będzie z niej korzystał Robert. Do zakrętu numer 10 nie będzie atakował. No i spin. Kurwa, nie wytrzymię. Check your MFD for a new strategy option. No i tutaj Mazepin. O, jeden, jak wolno jedziemy w zakręcie numer 12. Teraz 13. Nie, to jest 14. To jest
jakieś 15, no. Będziemy w DRS, jeśli będziemy w DRS, zobaczymy do junior. No i wszyscy prawie zjechali do boksu, ci byli na softach. Tutaj już myślałem, że będzie jakiś wypadek pokroju Lance'a Strolla w Bahrainie 2020. Jest żółta flaga! Co się stało? To Lando Norris czy Daniel Ricciardo? Zaczyna się wlec przez pierwszy, już drugi sektor. Daniel Ricciardo odpada z sesji! Ale nie będzie samochodu bezpieczeństwa. Ale powinien być, bo jest w niebezpiecznym miejscu. Bo ktoś może w niego przedzwonić. Gap ahead is 1.7 seconds. Nie będzie ani ataku ze strony Mazepina, ani ze strony Rossella. Ale powinien być samochód bezpieczeństwa. Lando Norris zjeżdża do alei serwisowej, bo ten zjeżdża do alei serwisowej. Najprawdopodobniej mechanicy McLarena nie dokręcili jakiegoś koła. Najprawdopodobniej tłumaczenie, no chyba że rozwalimy. Zatrzymał się, no to nie dokręcone koło, tak jak Roman Grosjean w roku 2018 albo 2019. Na rundzie pierwszej w Australii. Teraz Norris się zbliża. Norris jeszcze raz idzie do alei serwisowej. Po opony albo miękkie, albo twarde. Tutaj walczy Robert Junior. Nie odda pozycji. Cały czas używa overtake'a tylko po to, żeby odjechać Norrisowi. Tutaj fatalne wyjście, 12. Teraz 13, taka 14 i 15. Teraz będzie atak Lando Norrisa. Zbliża się Lando Norris, Norris się zbliża i atakuje. Następnie jest Valtteri Bottas, ale dopiero pół sekundy. 30. Fatalne wyjście z tych pierwszych dwóch zakrętów. Teraz zbliża się Valtteri Bottas. Czy będzie manewr w zakręcie numer 3? Nie. Aczkolwiek tutaj może się ciska po wewnętrznej Valtteri Bottas. No jest kontakt Valtteri Bottas. Nie wiem po co on to robił. Najprawdopodobniej może mieć uszkodzenia przedniego skrzydła minimalne i zjedzie do alei serwisowej. Bardzo możliwe. Ale pewnie nie. Ja tak na DRS-ie Valtteriego Bottasa. Nieskuteczny. Ciągle ma overtake, idzie Robert Junior. Niech w końcu go wyłączy, bo się wyładuje zersu. Teraz tutaj ciągle na overtake'u jedzie. Na tym wyprzedzeniu, na tym trybie overtake. Teraz kluczowe, czy Bottas zjeżdża? Nie zjeżdża, nie uszkodził się. We're trailing our teammate by 28.7 seconds. Zbliża się Valtteri Bottas! Bottas! Nie wyprzedzi. Chociaż nie wyprzedzi. No i tutaj zakręt numer 4. No i póki co nadal nic się nie dzieje. Valtteri Bottas, następnie Lewis Hamilton. Gdzie? No, Hamilton jest 60. Już pół sekundy.
to jest fatalne wyjście. Valtteri Bottas i Lewis Hamilton atakują we dwóch. Ale to się źle skończy dla kierowców Mercedesa. Nie mieli szans. Tutaj ciągle na overtake, na dohamowaniu jechał Robert Kubica Junior. Niech w końcu wyłączy ten przycisk do wyprzedzania. W zakrętach to pogarsza sytuację, może wyspinować. I teraz skończy się ERS, bo ciągle jechał Robert Kubica Junior na włączonym wyprzedzaniu. Bottas nie wyprzedzi jednak. Tak sobie myślałem, nie wyprzedzi. Gap to car in front is 3.8 seconds. Czy wjadą we trzech w ten zakręt? Tam jeszcze Leclerc się wciska chyba. Tak, w trzech prawie wyjechali w ten zakręt. Ale Hamilton stracił na tym. Nie stracił. Moc to zrobił te softy, ale da radę jeszcze jedno okrążenie przejechać. No i na tych mendach, jeżeli nie zjedzie na tym okrążeniu, to może dojechać do końca. Jeżeli nie będzie żadnego błędu na wyjściu. Dlaczego było teraz na tym samochodzie bezpieczeństwo ostatnio? Jeśli pamiętam teraz podczas, po co atakuje, skoro ma zewnętrzny zakręt? Teraz będzie miał wewnętrzny zakręt! To teraz Leclerc jeszcze się wciska po wewnętrznej, Panie Leclerc! Doprowadził pan do kontaktu. Ostrzeżenie. Teraz zbliża się Hamilton i Gasly. No Lewis Hamilton zdecydowanie szybszy. Wywiózł, nie zostawił miejsca. Pierre Gasly odpada z sesji pewnie. Zaraz go przejdzie Schumacher. Zobaczmy, jak to wyglądało. Z perspektywy Pierre'a Gasly'ego. Tutaj Lewis nie zostawał miejsca, teraz zobaczmy Pierre'a Gasly'ego. I jeszcze raz Pierre Gasly. Póki co jedzie, nic się nie dzieje, jest niewinny. Tutaj Hamilton stwierdzi, a trudno, nie chcę, jak się zmaga Pierre Gasly. No i tutaj to zawinił Lewis Hamilton, moim zdaniem. Zawinił i Lewis Hamilton i Pierre Gasly. No ewentualnie tutaj Robert nie widział w wysepu Pierre Gasly'ego. Może nawet weryfikować teraz. Teraz mamy będzie weryfikacja, czy było widać? Proszę o weryfikację. Nie będzie weryfikacji. Kamerzysta czy tam scenarzysta stwierdził, że nie. A, mogę wracać, że to teraz nie może zjechać. Green flag. Będzie mógł dopiero zjechać na następnym. Nie zjedzie na tym okrążeniu. Nie da rady. No chociaż... Może zjechać na tym okrążeniu. Ale czy zjedzie? Nie zjedzie. Zjedzie na 14 albo 15. Więc kolejni kierowcy zjeżdżają do alei serwisowej. A Yuki Tsunoda zaatakował Nikita Mazepina. Lance Stroll walczy z Mickiem Schumacherem. Oni sobie mogą walczyć, a Robert Kubica Jr. może sobie spokojnie odjechać. No, prawda, ma te zużyte softy, ale to nie jest ważne. To jest ważne czyste tempo teraz, bo do Hamiltona nie dojedzie, bo ma zużyte te softy.
Raczej nie dojedzie. A to Team Radio Red Bulla? Zejdź do boksu na tym okrążeniu. Zjedź do boksu na tym okrążeniu! No i Robert zacznie rozjeżdżać do tej serwisowej. I jeżeli teraz zjedzie po świeże medy, to... No to dojedzie dalej serwisowej. Jeżeli mają użyte, no to nie dojedzie do końca tego siły. A to chwila, żeby odetchnąć. Exit now. You'll be racing as you leave the pits. Go, go now. Dalej serwisowej. Alonso już wyjechał, razem wyjechał. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Russell jedzie... nie jedzie raczej do końca w hardach. Będzie na zapis stopy. Na zepin też nie dojdzie do końca, bo tam... bo w hasie się bardzo szybko porozumiewają. Może Fernando Alonso dojechać do końca tego wyścigu na tym kontrycie opon. Na tych zimnych medach ciężko z przyczepnością. No i... nie no. Teraz... Robert Kubica Junior może jechać najszybciej, jak może jechać może jechać szybciej, bo nikogo przed sobą nie ma. Oj, tutaj błąd na wyjściu z zakrętu numer 9. Teraz tutaj jest zakręt 12. Oj. No, ostatni zakręt. Mick Schumacher w alei serwisowej założy hardy, nie dojedzie do końca, bo zużyją mu się opony. Zużyją mu się opony. Nie da rady dojechać do końca. A więc na zapis stopy Robert Kubica Junior. Okay, clear. A żółta flaga była w pierwszym sektorze. Coś się stało z Hansem, jest to Mick Schumacher! Czyżby Mick Schumacher odpadł z sesji? Żeby niedokręcone koło, samo co w Australii w roku 2019 albo 2018? Tak! Mick Schumacher odpada z sesji! Czyli mechanicy nie potrafią dokręcić koła. To następny będzie miał niedokręcone koło. Gdyby Mick Schumacher jechał, to by na następnym okrążeniu został zdublowany. Okay, the gap behind is 8.4 seconds. No i Mick Schumacher już też nie dojedzie do mety. Bo chyba, że miał awarię silnikową. Też możliwe. Zbliża się. Sekundę na okrążenie odrabia. Robert Kubica Junior do... już tylko to... Nikolas Latkiego teraz sekundę zyskał. Nie wiem, jak on to zrobił, ale to zrobił. Ta flaga... Macher próbował kontynuować jazdę, ale... pewnie... oj, tutaj... oj, tutaj... wyjechał motor. Teraz 7 sekund straty do Nicolasa Latifiego. Oj, tutaj fatalnie. Następny wypadnie z rywalizacji. Póki co nic ciekawego się nie dzieje.
Frontiers 7.4 seconds. Teraz potrzebowałby samochodu bezpieczeństwa Robert Kubica Junior, aby nadgonić, no bo jeżeli tak miałby nadabrać, już tylko 6,8 sekund i 7 sekund. Przewagi ma Nikola Tepuki. Potrzebował samochodu bezpieczeństwa, żeby liczyć na jakiekolwiek punkty. Już tylko 6 sekund dzieli. O, Gast, Pierre Gastly widzę, że dalej serwisowej. Tak, wkłada opony. A nie, wyjeżdża przed Robertem Kubicą Juniorem, ale zaraz będzie za. Ponieważ Pierre Gastly za chwilę po wyjściu z tego trzeciego zakrętu może... Piergast może teraz stracić pozycję, aczkolwiek tak się nie stanie. Teraz zakręt numer 5. Teraz... No, przydałby się bardzo samochód bezpieczeństwa. A więc Charles Leclerc w linii serwisowej czy Carlos Sainz, zaraz się przekonamy. Na pewno zjechał Lance Stroll i na pewno zjechał Yuki Tsunoda. Zjechał Tsunoda. Zjeżdża jeden z Mercedesów. Ale wyjeżdża przed Alpinami.
mówił Robert Kubica Junior. Póki co nic się nie dzieje, ale zjeżdża jeden kierowca Alpine. Na pewno nikt się tego nie spodziewał. Który to kierowca jest w lej serwisowej? Fernando Alonso zakłada hardy i dojedzie do końca. Ale zostanie wyprzedzony. To jest długi pit stop. A nie, przepraszam, Alonso na medy. Na medach? Nie wiem. Bardzo długi pit stop. Bardzo długi. Czyli do tego wyścigu Max Verstappen zjeżdża do lej serwisowej? Nie. Gap ahead is 4.6 seconds. Yuki Tsunoda na pewno zjedzie do lej serwisowej. Max Verstappen to wygra, jeżeli nie będzie samochodu bezpieczeństwa. Najszybsze okrążenie. Jestem Max Verstappen w trzecim sektorze. Oj. Tutaj przestrzeli ten zakręt Robert Kubica Junior. Latifi był uprzedzony. Przez Tsunodę. Ale Latifi chyba nie będzie. Na koniec lat komedy. Zostało nam do końca tej rywalizacji 10 okrążeń, licząc to obecne. Aj. Problemy na wyjściu. Bardzo gorące te opony. Tam 124 stopnie były na lewej tylnej oponie. Okay, you're catching the car ahead, but remember we need to get to the end of the race on these tires. Mówi Jeff, Robert, to jest miara. Gap to car in front is 1.5 seconds. Ale tutaj Robert Junior też stracił na wyjściu 34 pół sekundy stracił prawie na wyjściu z tego zakrętu. Był zakręt numer 4. Także no, teraz nie będzie DRS-u jeszcze. Miał. Nie będzie DRS-u. Perez jest Sergio Perez, czy nie? Był dużo wyprzedzony przez Pierre Gasly'ego. You need to
slow down before hitting the corners. We don't want to get a penalty. That looked bad. No i to koniec wyścigu dla Roberta Kubicy Juniora. Przegrzane opony w Red Bullu. Tutaj no już nie był w stanie. Pomoś tutaj wyjeżdża, no i tutaj przegrzane opony, no i wpadł po sieć, no i tutaj rozbija swój bolid. No i to koniec wyścigu Roberta Kubicy Juniora. Drugi DNF z rzędu. Nie tak wyobrażali sobie to w Red Bullu. No, niestety. Ale Max Verstappen wygrywa ten wyścig. Jeżeli dalej tak pójdzie, to Christian Horner może zadecydować, że Robert Kubica Jr. przejdzie, nie będzie w Red Bullu, a w Alfa Tauri i to Pierre Gasly albo Yuki Tsunoda przejdzie do Red Bulla. Tak jak było w sezonie 2019, gdzie po połowie sezonu Red Bull dokonał zmiany i Alexander Albon dołączył do Red Bulla zamiast Pierre Gasly'ego. Max Verstappen should be pleased with his performance, making gains at the top of the table. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Yuki Tsunoda gets my vote today. Yuki Tsunoda jest kierowcą dnia. In the Constructors' Championship, Red Bull pull further ahead in the standings. Meanwhile, good work from Aston Martin this weekend, who pushed themselves further up the order. Tak wygląda klasyfikacja generalna wyścigu, który też stracił. A no i zapraszam was za tydzień na Grand Prix Monaco. Teraz wywiad jeszcze. It wasn't the cleanest race today, was it? Your teammate took the number one spot. Does that make you happy or jealous? No i zapraszam teraz na Grand Prix Monaco, który odbędzie się za tydzień. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.